Nie mogę się ruszyć. A no tak, nie wcisnąłem strzałki. O, od razu lepiej. Dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów poruszania obiektami. Niektóre obiekty będą ruszać się same, inne obiekty będą sterowane, a to za pomocą klawiatury, a nawet za pomocą myszki. Zróbcie z tym, co chcecie. Możecie to rozwinąć, możecie to wprost sobie wykorzystać, zaimplementować. Ja pokrótce omówię każdy ze sposobów takiego ruchu. Mam ich tu przygotowanych sześć. Zacznijmy może od omówienia takiej klasy wspólnej, MOWF, i później kilka klas, które dziedziczą, zarówno po tym MOWF, jak i po jakimś tam obiekcie typu Silk Shape czy Rectangle Shape, no bo. Czymś tam będę się poruszał, więc od razu sobie tu dziedziczę. No a potem przygotowane dla każdej takiej klasy, przygotowany obiekt, który się porusza, prezentując w jaki sposób ten ruch zaprogramowałem, a te wszystkie obiekty później utworzymy wrzucając je do jednego wektora, a następnie będziemy je sobie wyświetlali. O, zobaczcie, tutaj mamy, tutaj jest, o, w tym miejscu taki wektor z tymi elementami, które będą się ruszać. Tutaj wkładam sobie po kolei. Pierwszy, drugi, drugi nawet dwa razy, trzeci, czwarty, piąty, szósty obiekt, który to obiekt za każdym razem w jakiś inny sposób będzie się poruszał. No i cóż, yy, potem jest tylko wyświetlanie, o tutaj zwykły for, wszystko inne, to już jest taki standardowy kod naszych odcinków, więc nie tłumaczę. A to co jest tutaj nowe, to właśnie te kolejne klasy, mow1, mow2 i tak dalej, także... Po kolei sobie to omówimy. Za każdym razem będziemy przyglądać się obiektowi, który omówiłem. Klasa Mow. Przodek dla wszystkich innych klas MOWF, które będą reprezentowały obiekty, gdzie każdy w jakiś inny sposób się porusza. Kilka cech wspólnych, takie, które chciałbym, aby miał każdy obiekt MOWF1, MOW2 itd., dlatego zrobiłem tu sobie przodka. Przy czym nie zawsze z tych. Własności wspólnych korzystam. Zależy od tego, jaki ruch chciałem Wam pokazać. Cooldown i stopper dwie wartości, które po prostu będą odliczały jakiś taki wewnętrzny czas dla obiektu. Każdy obiekt będzie sobie sam liczył ten czas i będzie to wykorzystywane w niektórych przypadkach, nie zawsze, po to, by obiekt sam kontrolował po ilu, po ilu mikrosekundach. Tutaj mamy to wszystko będą mikrosekundy, czyli milion to jest jedna sekunda. Po ilu mikrosekundach wykonać całą operację obliczenia zmiany swojego położenia i dopiero to narysować. Czyli tak naprawdę po takim czasie nastąpi zmiana położenia, czyli ten ruch, malutki kroczek ruchu. Dlaczego tak? Bo jeżeli bym tego nie miał i tak też można oczywiście nie mieć takiego czegoś to wtedy kolejne klatki głównej pętli decydują o animacji. Ale wtedy im jest więcej klatek na sekundę, tym szybciej ruszają się moje obiekty. A jeżeli obiekty zależą nie od częstotliwości klatek generowanych przez tą główną pętlę, ale zależą od swojego wewnętrznego miernika faktycznie upływającego czasu, no to wtedy te obiekty, niezależnie od tego, czy mam 30 klatek na sekundę, 60 czy 120, będą mniej więcej podobnie się poruszały prędkościowo, tak? Nie będą nagle szaleć, bo mam bardzo duży framerate, nie? Zmienna, która będzie przechowywała niepowtarzalny ID dla każdego obiektu. Niepotrzebne to do wyświetlania w niczym, ale tak sobie już powolutku wprowadzamy pewne przydatne rzeczy. Jak na przykład oznaczmy sobie każdy nowo utworzony obiekt jakimś niepowtarzalnym numerem, a te niepowtarzalne numery będą tutaj w takiej statycznej ID counter. Po prostu pierwszy wolny numer nadajemy, ID counter zwiększamy, każdy kolejny nowy obiekt który gdzieś tam ma MOVE jako klasę, tą, z której dziedziczy, no już będzie posiadał taki swój numer. No a tu wirtualna metoda, bo chciałbym, aby wszystkie dziedziczące po moim MOVE, wszystkie klasy, które będą sobie ten mow miały za przodka, żeby miały zdefiniowaną taką metodę. Update, ten draw, domyślamy się, update, czyli wykonaj analizę, jak się ruszyć, czy się przesunąć, obrócić, jak daleko, jak szybko, wszystko co się wiąże z tą obliczeniem zmiany położenia, a potem po prostu rysujemy i tyle. No dobra, no to mowf 1 teraz, czyli pierwsza klasa, jak omówimy, to sobie zobaczymy, który to obiekt tak się porusza w ten sposób. Mow 1 obiekt, który będzie poruszał się sam. mowf 1 tak naprawdę jest tylko Shape'em, ale dodane ma te cechy Mowa plus swoją własną, jedną maleńką własność taki wektor, który będzie tym ruchem właśnie XY, czyli ile na osi X się przesunąć, ile na Y, czyli tak naprawdę będzie to taki ruch. Po linii zawsze, w którąś tam stronę i tak dalej, ale po linii. W tym obiekcie nie wykorzystuję cooldownu, chociaż tu przypisuję wartości, bo może będziecie chcieli sobie tutaj lekko przerobić tę funkcję. Tutaj ruszam się tak jak klatki obrazu. Tu jeszcze nie pokazałem, jak wykorzystać cooldown, chociaż już przypisałem tym własnościom odziedziczonym jakieś wartości. Konstruktor prosty. V to właśnie będzie nasz wektor. Tutaj widzicie, ten, ta, ta własność WEK. Przyjmie wartość V, czyli to jest ten ruch. Tak jakbym to zrobił 0,0, to znaczy że się nie ruszam. A jak 1,1, no to się ruszam troszkę w prawo, troszeczkę do dołu, czyli w dół na prawo. O. I tak dalej, i tak dalej. Radius, no to się domyślamy promień kółka. No bo ten mój mów 1 jest fizycznie kółkiem, tak, takim rysowalnym. Więc tutaj on będzie miał wartość tego promienia. O taką radius. Położenie na razie środek ekranu i tak zaraz poleci w jakąś stronę. A tutaj stoper i cooldown przyjmują jakieś wartości, przy czym i tak z nich nie będę korzystał. No i identyfikator niepowtarzalny dostanie mój obiekt, kiedy konstruktor się zakończy. Dobrze, a samo update ten draw w tym wypadku jest prymitywnie proste. Po prostu ruszam się wektorem, czyli tak jak wektor mówi, ileś tam w x, ileś tam w y, przesuń, dziękuję, na końcu tu narysuj. Ale w międzyczasie jeszcze robię takie małe zabezpieczenie. To są klasy o, tu Flow Track. To jest klasa SFML-owa. Tu mam po prostu punkt, gdzie jest zawieszona kamera główna. Tu jest, zobaczcie, w oknie głównym W, mamy taką metodę getDefaultView. To jest właśnie weź tam kamerę, tą główną, taką domyślną. W praktyce to jest coś takiego, że na podstawie tego, gdzie jest kamera, oraz znajomości tego, jak duży obszar zajmuje moje okno, no w tym wypadku full HD, to to, co określają te dwie stałe szerokość-wysokość. Tworzę sobie taki specjalny prostokąt, taka klasa, która reprezentuje prostokąt, ale uwaga, to nie jest rectangle shape, to nie jest prostokąt rysowalny, tylko taki matematyczny prostokąt, który jest w tym wypadku tożsamy z obszarem, na który patrzy moja kamera. To tam sobie poprzyliczacie, tu macie opis, że to jest Wartość xy, ale tak od, od lewej krawędzi, od, od tutaj nie right, tylko top powinno być, od lewej i od górnej. O. A potem jest szerokość tego prostokąta i wysokość, i to jest taki matematyczny prostokąt. I on ma ten matematyczny prostokąt metodę pytającą, czy coś się w nim znajduje, jakiś punkt, czy się zawiera w tym prostokącie. Więc ja pytam, że gdyby w tym prostokącie nie zawierała się pozycja mojego obiektu, to znaczy, że wyszedłem sobie poza ekran gdzieś tam. To wracaj, wektor odwróć, wraca i tu do mnie, chłopaku, gdzie lecisz w obiekcie nieszczęsny poza ekran. Chcemy Cię oglądać, jak się ruszasz. No i co? Prosta funkcja, zależna od klatek tego całego okna głównego, więc ten obiekt będzie tym szybszy, im szybciej będziemy wyświetlali klatki, ale już za chwilę zobaczycie obiekty, które zawsze są takie statyczne i same sobie wyznaczają tempo zmian. Ale teraz pierwszy obiekt. Wszystkie zobaczycie naraz, więc proszę nie rozpraszać się. Gdzie, gdzie tu patrzycie? Tu, tu patrzcie, to na to kółeczko. Circle Shape, to, białe, tu. Tu patrzcie, tu patrz, tu. Jak to mówią? tu patrz synek, tak? Widzicie? O, to jest ten ruch. Leci, 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 biała kuleczka, tu. O, chciała wylecieć z ekran, wektor się zmienił, wracamy. I to jest ten ruch autonomiczny. Ja nic nie robię, moje ręce są tutaj. I to by moje ręce. Tam nie ma na dole nikogo. Bez, proszę, tutaj insynuacji. Leci białe to. I tak w kółko sobie lata. Dobrze. To była klasa pierwsza. MOUF1. Teraz MOU2. Zanim o MOU2, szybciutko jeszcze raz tutaj wracam do naszego kontenera z MOUWami, a ściślej z wskaźnikami. Pcham sobie zawsze tutaj konstruktorem i operatorem new taki wskaźnik na te nowo utworzone obiekty i tak już będzie z wszystkimi do końca, więc tu nie wracam. Konstruktory z odpowiednimi parametrami, puszujemy to wszystko na wektorek, następnie wyświetlamy. Także tutaj nie ma co wyjaśniać więcej, do tego nie wracam. Tu po prostu realizowana jest update and draw. Dobra. Zatem teraz już wracamy. Mołw 2, moi drodzy. To jest upgrade w stosunku do pierwszego Mołwa. Tam ten to taki primitiv, tam leci prosto, nic więcej. Tu już mamy do czynienia z niezłą zabawą. Mianowicie oprócz tego, co sobie dziedziczymy, tym razem sobie tu z prostokąta odziedziczymy. A co, to musi być zawsze kółko? Przy kółku nie byłoby widać, że się obraca, nie? Yy, chociażby względem swojego środka albo coś takiego. Tu mamy taką sztuczeczkę. I to może się zmodyfikować dowolnie, ale ja sobie tak przyjąłem, że uwaga, mam jakiś kierunek ruchu, czyli teraz uwaga, nie pracujemy na wektorze, który mówi, przesuń się tyle w X, tyle w Y. Teraz zmieniamy pewną logikę. Pewien kierunek ruchu, przy czym zakładamy, że na planszy bodajże tam jest tak, że prosto do góry to jest 0%, później to jest, wiecie, nie? 90, 180, 270, 360, czyli znowu 0 i tak możemy sobie kierunek ustalić. On jest taki sztywny. Zawsze jak <coughs> kamera patrzy, to ten kierunek jest taki naturalny, tak jak i my patrzymy. Zatem Łatwo sobie to w głowie wyobrazić, że jak chcę do dołu, to by było 180 stopni, nie? O tak mniej więcej w skrócie by to działało. Prędkość, a właśnie tu też, nie ma x, y. Tu jest tak, patrz w jakąś stronę, to ten kierunek, ten angle, ten kąt, a potem przesuń się o 3 piksele. Oczywiście plus, minus, bo z tymi pikselami to tam różni, ale przesuń się o tą odległość. Czyli tutaj nie wektorem x, y wyznaczam kierunki, tylko w którą stronę patrzy mój obiekt, i w tę stronę idź. I tam się przesuń. To tak byśmy o tym myśleli. A tu jest jeszcze możliwe, że co przesunięcie, mój obiekt lekko skręca. Czyli na przykład będzie możliwy ruch po łuku. Czyli to jest taka wartość obrotu co krok. Czyli normalnie patrzę w jakimś kierunku, przesuwam się tam, ale jeszcze mogę się obracać co jeden cooldown. Bo tu cooldown też dziedziczymy. Mogę się obrócić co cooldown i skręcać. Jeżeli rotate value będzie 0, no to będę tylko się przesuwał w danym kierunku o tę prędkość, czyli o tyle pikseli, ale nie będę skręcał, ale jeszcze mogę skręcać. Dobra. No to co? Oglądamy skutki tego wszystkiego za chwilę, tylko jeszcze omówimy co tu zostało. A no wszystko zostało. Konstruktor teraz trzeba omówić. Zatem ogólnie mamy do czynienia z ruchem autonomicznym w kierunku i ze skręcaniem. O. Dobra. Konstruktor Konstruktor w zasadzie taki jak w move 1 Jedyna różnica to taka, że zamiast radiusa wartości typu float mam wektor, który mi określa wielkość tego mojego rectangle shape'a, no bo mój move 2 jest w tym wypadku prostokątem. Cała reszta to zwykłe przypisania, także tu sobie już sami to wzrokiem ogarnijcie. Wszystko tu jest znane, nie ma tu żadnej tajemnicy. Identyfikator, punkt w środku prostokąta będzie punktem zaczepienia itd. Tak Najważniejsza jest jednak ta metoda update and draw. I tutaj kiedy wykonuje update? Bo na końcu wykonuje już tylko draw. Update całości wykonuje wtedy, gdy upłynęło odpowiednio dużo mikrosekund. No i tu proste, sprawdzam ile jest obecnie, jaki jest obecnie czas, który upłynął. Stoper pamiętał czas ten początkowy, wcześniej, gdy obiekt był utworzony. Jeżeli. Zamieniona ta różnica tych dwóch czasów na mikrosekundy jest już większa niż ten mój cooldown, czyli przekroczyłem moment, w którym jeszcze mam zwlekać, no to już nie zwlekam, wykonuję ruch. A to jest wtedy, kiedy cooldown jest tak malutki, że jest w zasadzie mniejszy niż ta 1,6 sekundy klatki mojego obrazu. To jest trochę tak na siłę, chciałem uniknąć sytuacji, w której będę tu coś sprawdzał, kiedy wiem, że i tak odpowiedź będzie. Okej, okay, bo mam obecnie ustawioną, generowane wszystko jako 1,6 sekundy, więc jak cooldown jest od tego że tam mniejszy, a to mniej więcej już jest mniejsze, no to on zawsze będzie się wykonywał co klatkę, więc już tu tych operacji nie wykonuję. Tak naprawdę mogłoby tego nie być, ale tak sobie to, powiedzmy, zoptymalizowałem z dużym przymrużeniem oka. Dobra, no i co tu mamy po kolei? Prosta sprawa. Już tu nie tłumaczę tego z punktu widzenia, jakby matematycznego, bo to sobie sami możecie zobaczyć, ale generalnie robię sobie taki, e, taki trik. Jak mam położenie swojego punktu, nie wiem, o tu powiedzmy, to zawsze robię sobie jakiś punkt na górze o wielkości speed, i to obracam. Już wiemy, jak obracać dookoła punktu o kąt, który oczekuję, że będę w tamtą stronę się poruszał. Czyli rotate o ten kąt. No i już wiemy, wykorzystałem tu transformację. Dzięki temu zawsze obiekt wie, w jaką stronę się zwrócić twarzą, bo wie jak ten kąt sobie tu wyliczyć na podstawie speeda. O tyle jest to ciekawe, że przecież mogę modyfikować speed, co zobaczycie w MOV3, mogę modyfikować kąt chociażby o tę wartość rotate value, która ten angle modyfikuje. Zatem mamy tutaj możliwość naprawdę ciekawego mm, Zabawiania się tym ruchem, co zresztą zobaczycie za chwilę, i tutaj tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Też sprawdzam, o, w tym miejscu to wyjście z ekranu, czyli sam ruch to jest tylko tutaj kilka tych zabaw z transform, to było już we wcześniejszych odcinkach, nie wyjaśniam. A ta część to jest tylko po to, żeby nie wyszedł poza ekran, więc tak naprawdę, o nawet więcej, bo to jest jeszcze o tutaj, o w tym miejscu, o nie, to jest tylko to. Odbicie. Przy czym tutaj to odbicie nie robię, że wektor odwracam, bo tam było łatwiej. Przy odbiciu mogłem po prostu kierunek ruchu zamienić. No tutaj sobie trochę inaczej robię. Tu się muszę odwrócić o 180 stopni. Stąd wykorzystałem taką małą metodkę pomocniczą, która mój kąt-angle modyfikuje o x, ale dbam o to, żeby to zawsze była wartość między 0 a 360. Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, że ciągle Zwiększam kąt w prawo. Dla komputera nie ma problemu. Kąt 720 to jest dla niego to samo co 360, tylko wiecie, w pewnym momencie mogę z tego float'a przekroczyć, nie? Bo będę tak ciągle w prawo, w prawo, w prawo i gdzieś tam na końcu obiekt przekroczy float'a. Dlatego zawsze tu dbam o to, żeby ten float był między 0 a 360 i żeby mi tu nie fikał, nie wydziwiał. No więc co tu jeszcze się dzieje? A no, właśnie. Odległość, obrót i przesunięcie. Tak? Tylko wszystko. To przesunięcie polega na tym, że zmieniam po prostu pozycję. Zobaczcie, to jest w miejscu. Tutaj, zaraz to było. O, set position w tym miejscu. Także szybciutko tu następuje to animowanie ruchu. Tu jest obróć, ob, tu transformacja oblicza kąt. Mam punkt, tak, pym, nowa wartość. Po transformacji tego punktu ustawiamy. Tu moje VCL użyłem jeszcze, tylko wyjaśnię. To była jakaś chyba metoda zaokrąglające jako narzędzie. Gdzieś tutaj pewnie jest... O, tutaj tak. Tu jest takie zaokrąglenie do pełnych pikseli, żeby tam za często łamkami nie rzeźbić, bo to nie ma sensu. Tak naprawdę może tego nie być. Też będzie działać. To jakaś tam moja taka y, mikrooptymalizacja i to też z przymrużeniem oka. Ogólnie całość po wykonaniu ruchu Znowu stopper startuje, zapamiętuje ten czas, kiedy się ruch wykonał, i od tego czasu będziemy sprawdzać, czy tam te 50 czy ileś tamtych mikrosekund cooldownu już nie minęło. Jak minęło, ponownie wykonamy tę sekwencję. No i na koniec jeszcze obracam figurę w kierunku ruchu. Czyli ta figura zawsze patrzy tam, gdzie patrzy. Tak się akurat składa, że początkowy kąt jest zero i figura zawsze w cudzysłowie patrzy w ten sam kąt na starcie. A potem następuje już obracanie figury tyle, ile zaczął się obracać ten, um, cały ten mały, o, o mały ten kąt. Czyli o tyle obracam figurę, o ile się zmienił ten kąt, a figura zawsze patrzy w stronę, w którą się porusza. Zatem taki mały trik, a zobaczycie za chwilę, jak to fajnie wygląda. I tutaj mamy dwa obiekty mow. Jeden będzie miał kąt 0, o tutaj zobaczcie, czyli tutaj będzie się poruszał 45 stopni, to będzie się poruszał jakoś tak pod skosem do góry bodajże, minus 40 stopni to będzie w drugą stronę startował, tylko że ten nie skręca, ma cały czas ten kąt 45 stopni, czyli będzie się poruszał po prostej tak jak MOUF-1, ale z zupełnie inną mechaniką czyli w kierunku. A nie o wektor. Natomiast tu nie dość, że będzie startował trochę w inny kąt, poleci ta figura, ale ona jeszcze będzie się co kroczek obracać. Czyli teoretycznie powinna latać w kółko, no chyba że zanim zatoczy koło, to walnie o krawędź i się cofnie. Popatrzmy, jak te dwa obiekty się zachowują. One są też autonomiczne i tu poleciały. To są dwa prostokąty. Jeden to będzie ten, tutaj prostokąt, to ten, co ma. O krok po półtora stopnia skręcać w prawo, i widzicie, że on krąży. Tu patrzcie, o tu on krąży. Tak, je kółeczka zatacza i obraca się w kierunku ruchu. Tu jest to słabo widoczne, a później się kapniecie. Tam, gdzie się przesuwa, tam próbuje patrzeć. A ten nie obraca się, znaczy nie skręca, więc tylko lata w danym kierunku po prostej. Na początku 45 stopni, czyli zobaczcie, 0 to jest do góry. 0 stopni to jakby do góry, i on leciał 45, czyli tak po skosie idealnie. Po takiej funkcji x równa się y, nie? A tamten o ten jakoś zaczął inaczej, ale on tu widzę wariuje też na swój sposób. Jak to z wariatami? Ciągle się kręci w kółko i zmienia ten kąt. Zaczął od minus 45, ale skręcać zaczął w prawo. No i tak dziwnie się zachowuje. Popawcie się konstruktorami, powprowadzajcie sobie jakieś inne wartości. Zobaczcie, jak to się wszystko będzie zachowywało. Malutki. I troszkę większy to jest o ten malutki, po prostej i ten troszeczkę większy, skręcając nieustannie, z każdym krokiem zmieniając ten swój początkowy kąt. Kierunek. Zmieniając ten kierunek co kroczek, przez to mamy taki efekt obrotu. No to mow 3 przed nami. O mów 3 krótko, bo jest w zasadzie mowem 2, z taką różnicą że ten speed sobie tutaj będę mógł zwiększać do jakiejś tam ustalonej wielkości. Mówiąc krótko, stworzymy sobie taki mechanizm boostu prędkości. No. Uwaga, konstruktor w zasadzie taki sam. W update'cie prawie wszystko takie same, z tą drobną różnicą zmiany przyspieszenia. No proste, matematyczne sztuczki. Sprawdźcie sobie, jeżeli prędkość jest już zbyt duża albo spadła poniżej zera, to zmień prędkość, a w zasadzie nie prędkość, tylko zmień znak zmiany tejże prędkości, a następnie zawsze prędkość modyfikuj właśnie o ten speedstep. Mówiąc krótko, prędkość dopóki nie osiągnęła maksymalnej będzie narastać, gdy osiągnęła będzie maleć, jak spadnie tam do zera i troszkę później znacznie ruch rosnąć. W efekcie mam takie cykliczne przyspieszanie, zwalnianie, zatrzymanie, ruch, brzegi zatrzy... takie wiecie, nie. O, zobaczcie sam. A tu wszystko to już tak samo, bo to jest prawie ta sama klasa. Trzeci obiekt. Także tu szybciutko idzie, bo to drobna modyfikacja dwójki. To jest ten duży prostokąt. Patrzcie. Nie dość, że skręca, bo mu dałem, żeby skręcał. Tam się odbił. To jeszcze mm, przyspiesza do 8 pikseli i zwalnia do zera i odbija się. I tak sobie patrzcie tu szaleje. Tu patrzcie, tu. Tu mi patrzeć. Trochę tam zwariował, tam się odbija od krawędzi, tak się zaszalał tam, znerwił się, leci dalej. Nie? Przyspieszam do 8 i z powrotem zwalniam do zera. Znowu przyspieszam do ośmiu i z powrotem zwalniam do zera. Przy okazji ciągle poruszając się w jakimś kierunku, patrząc w jego stronę. Tutaj ta krawędź jest twarzą, ale jak się odbije, to już ta druga jest twarzą. No tak wiecie, wredny typek. I tak w kółeczko. Pyk, pyk. Chociaż nie tego nie widać, ale to jest ta sama ciągle twarzą, bo tam ta rotacja też jest o Tak, tak, to jest ciągle ta sama twarz jest twarzą. No, ale to sobie już przeanalizujecie sami. O, i tak latamy. Też autonomicznie, a tu nic nie tykam, ja mu nie każę, a teraz przejdziemy do obiektów. To były trzy, które ruszają się same, wprawdzie są cztery, ale to jeden yy, to ta sama klasa dwa razy. A teraz trzy obiekty, które mi my sterujemy. Dwa to będą za pomocą klawiatury, a jeden taki już sprytniutki będzie a zobaczcie sam. Move 4 sam się nie rusza. Zobaczcie, jest w zasadzie MOW-em 1. Ma ustalony wektor ruchu, czyli przesuwam się ustalony wektor, a tutaj zamiast całego mechanizmu jakiegoś kontrolowania, nie wiadomo czego, zobaczcie, update and draw polega tylko na narysowaniu, bo tu już ja steruję, więc tu nie muszę obliczać, jak się ruszyć. To ja będę mówił, jak się ruszać klawiaturą, a w konstruktorze tu macie przybindowane dwa sposoby ruchu. Strzałkami oraz wsadem przesuwam się o to, co jest tu w wektorze. Wektor mi mówi, jakie mam x i y parametry. Ja po prostu albo wykonuję 1y, albo 1x. Tutaj, przy okazji, kiedy ruszam się sadem, troszeczkę zwiększam przesunięcie, żeby można było łatwiej zauważyć. Mówiąc krótko, jeśli trzymam wciśnięty strzał, strzałeczkę do góry, tu jest bind still keyboard, czyli działa tutaj to przypisanie, działa tutaj ta nasza lambda. Gdy mam trzymane, przypominam, to wtedy będę się poruszał tylko według wartości y mojego wektora, czyli x się nie zmienia. Poruszam się do góry lub do dołu. A dla W, czyli taki up tylko wsadem, to jakby drugi sposób sterowania, i tu tylko raz się ruszę. Nie mam bind still, tylko bind keyboard, czyli raz przesunę się o jakąś tam ilość do góry. I cała filozofia. Reszta to już tylko analogicznie dla innych strzałek. <laughs> Patrzcie, jakie gładkie, szybko poszło, nie ma co tłumaczyć. To jest to różowe takie na środku. To cirkel szępnięcie szemp, takie tutaj. Patrzcie, strzałki najpierw. Może wsad najpierw. W. Raz. Trzymam W, to nic się nie dzieje, ale jak raz wcisnę, to idziemy do góry. S do dołu, A w lewo, D w prawo, i już ludzik w jakiejś labiryntowej prostej rozgrywce może sobie chodzić. A gdybym nie chciał tak skokowo o ustalony wektory strzałeczkowo, to proszę bardzo teraz strzałeczki rousy tutaj, o, trzymam do góry, idzie do góry, trzymam na dół, idzie tu na różowe, patrzcie, gdzie mi tam na kwadraty? Tu, tu mi idzie lewo, proszę bardzo, lewo, prawo, suniemy w prawo, jak puszczę, to nie idzie. Jak trzymam, to idzie tam o ten Wartość wektora. Oczywiście, jak dam wektor duży, będzie szybciej się ruszał, nie? A teraz uwaga cudo. Wciskam do góry i w lewo. I proszę bardzo, po skosie też możemy się poruszyć. A co to nam szkodzi? Boli? Nie boli. Jedziemy równo. Powolutku się rusza, ale jest różowa. A to jest naturalne. Wszystko, co różowe, jest wolne. Tak jakbym zrobił zielone, to byście nie zauważyli. A tak, no to cóż. Trochę to trwa. Sterowanie. Wsadem, strzałeczkami. Łatwo, przyjemnie, milutko. MOV5 to modyfikacja MOV3. Wszystkie parametry praktycznie jak tam, poza małą ciekawostką do obiektu będą przypisane inne obiekty. Lista obiektów typu MOVE 2 która to takie ten, wiecie, z obrotem takie, ale bez speedu. Takie będą bombki Mój obiekt będzie mógł wypluwać inne obiekty. Zaraz zobaczycie, jako ciekawostkę. Tego mogłoby nie być. To, to jest taki bonusik, bo śmiesznie wyglądało. Jakoś tak. Już tak mi przypominał ten Maw 5 statek kosmiczny, że no jak nie zrobić, żeby sobie bomby nie wyrzucił, takiej jakiejś fotonowej, nie? Czy czekajcie, jak to w Star Treku tam było. Torpedy, przygotujcie torpedy fotonowe czy coś tam, nie? To tu mamy torpedy, bomby, tak. Wszystko. Prawie tak samo. Konstruktor, tu początek, wszystko już tam było wcześniej, z tym, że tutaj Circle Shape biorę i robię go tylko trzypunktowy. Żeby wyglądał jak trójkąt, takie koło, ale z trzech punktów. No, taka szybka opcja na pseudo trójkąt, Równo boczny. Dobra, cała reszta jest tak jak było w MOW3. No i tu znowu samo Update and Draw to tylko narysowanie mojego obiektu. Plus narysowanie tych bomb, które do niego mogę. Stworzyć, ale to zostawmy. Zwykłe rysowanie. A więc wszystko dzieje się znowu tu w bindach. W bindach klawiszy. No i co tu bindujemy? Taki wsad tylko z klawiatury tej alfanumerycznej. Piątka to pędź do przodu. To nie jest do góry. To jest w stronę ruchu leć. Czyli jeśli bym się patrzył, nie wiem, w prawo, to strzałka idź do przodu oznacza idź w stronę swojego kierunku patrzenia. Czyli piątką zawsze pre-naprzód, a jedynką i trójką obracam ten kierunek ruchu. Czyli ten rotate value. Ustalony, zmienia się o ile trzymam jedynkę lub dwójkę. Jak trzymam jedynkę, obracam się w lewo, jak trzymam dwójkę, obracam się w prawo, obracam też obiektem o tę wartość. Czajcie, po co? No, żeby statek patrzył tam, gdzie się rusza. Nie? nie tylko, żeby się przesuwał w stronę, bo wiecie, mógłby się przesuwać w pewną stronę pewnie, zupełnie się nie odwracając, a ja jeszcze go przesuwam, żeby patrzył tam, gdzie się obraca. O, dobra, no to tak prosto. No i tu piątka, przesuwam się do przodu i tu jest dokładnie ta sama transformacja, która tam działa się co cooldown, a tu dzieje się o ile mam wciśniętą piątkę. I to still, czyli dopóki trzymam, to to się realizuje. Tak? No tak po prostu. Jak trzymam, to się realizuje. Uwaga, tu można by jeszcze wstawić ten test cooldownu, aby kiedy trzymam i cooldown działa, się to realizowało. Bo teraz to działa znowu tak, jak jest prędkość klatek na sekundę całej animacji. Więc tu ten cooldown jakby nie jest brany pod uwagę, a można i jego tu uwzględnić. Więc to już jakby trochę od Was zależy, jak połączyć te różne ruchy w jeszcze jakieś ciekawsze kombinacje. Bo zobaczcie, tutaj, jeśli trzymam piątkę, to w każdej klatce obrazu to się wykona w tej głównej pętli. A można by to jeszcze zmodyfikować, czyli jeśli trzymam piątkę i minął odpowiedni cooldown, czyli już tam tykło mu, dopiero wtedy się rusza i wtedy będę miał stałą prędkość. Nie, Nie będę zależny od klatek yy, mojej tutaj, tej, tych 60 na sekundę, bo akurat mam takie ograniczenie. Ale to mówię, można sobie to już zmodyfikować, czyli wziąć sobie coś takiego, czekajcie, tu pójdziemy do tego miejsca, gdzie cooldown testowaliśmy. O, i to jest w ifku jeszcze, czyli oprócz sprawdzania, czy trzymam przycisk ciśnięty, ruszaj się do przodu, nie, piąteczką tutaj, goń, goń, to jeszcze mógłbym sobie ten cooldown sprawdzić. Czy już mój cooldown minął odpowiedni? Jeśli minął, dopiero się ruszam. Tak, to żeby było jasne. Ale no, tu chodzi mi bardziej o zaprezentowanie, jak taki ruch wykonać, a nie już tam kontrolę prędkości za każdym razem. Mów 5, wracamy do Ciebie. No i co nam zostało? Spacja. Niespodzianka. Jak wcisnę spację, to zobaczycie, co się stanie, ale Speed Boost podbijam. I jeszcze fajny dźwięk to zrobię, nawet już przygotuję wam, żeby go było słychać. A jak wcisnę Enter, to się do bomb doda nowy obiekt typu mow 2, i własnym życiem będzie sobie żył. Będzie startował z pozycji takiej, gdzie był mój obiekt, i będzie miał losowy kolorek, i jest malutkim prostokącikiem, o nawet kwadracikiem. I tam rusza się trochę, tak jakby raz na tam mniej więcej 30 razy na sekundę, no tak jedna 30 sekundy mniej więcej. Uwaga. Deletem. Wypuszczone bomby skasuje. Tyle. Patrzcie. To jest fajne, podoba mi się to. Tym obiektem jest ten trójkąt. Teraz się ruszam. O tak, to, to widzicie, gdzie jest dziubek. Obracam się w jedną, w drugą stronę. Może się tak obracać, i do, jak puszczę, to się nie, nie, nie przesuwa. Jak trzymam, to przesuwa. Oczywiście, jeśli speed ustawię większy, będzie się szybciej ruszał, i na chwilę odpalimy mu busta. Uwaga, spacja. Ha, ha, ha. Chodź. Tutaj wyłączyłem to testowanie, czy wyleciał poza ekran, więc się tym nie przejmujcie. Uhuhu. Dobra, a teraz jeszcze jedna uwaga. staniemy sobie i produkujemy. Jak będę leciał, też mogę produkować. A te małe bomby są MOW2, a więc skręcają. Tam im ustawiłem, że mogą skręcać. Lecą tak generalnie najpierw w kierunku takim samym, w jakim ja patrzę, jakim patrzy mój obiekt, ale jeszcze skręcają. a co to szkodzi, co poskręcać? Jakbym zrobił MOW1, to by leciały do przodu jak głupie. Lecimy. Trochę zrobimy ich tutaj, z tej strony. Mi U! Skręciły tam. No tak. To niech tu lecą. Odbiły się. Dobra, a teraz... Rozrzucimy po ekranie. I przyspieszymy. U, nie do końca o to mi chodziło. O! Dobra, wrócił. Dobra, jest tu. Dobra. Wygasimy prędkość. A! Widzicie? Ciekawe. Nawet nie zauważyłem, że prędkość nie spada jak stoi, a powinna. Do zmodyfikowania. No i co? Trzeba by było teraz jakoś skasować te wszystkie bomby, bo wygląda to marnie. No to co? Delete. Pamiętajcie, przy kasowaniu tworzyłem to operatorem new, więc tam musi być delete. Zwolnić pamięć. Trzeba dopiero potem wskaźnik z tego kontenera wywalić. Widzicie, już to niknął. E, szybciej nie potrafię. Spróbuję, ale starczy tego łażenia w kółko. Snowpiercer. Nie? Patrzcie. Tysiąc ileś tam wagonów. Jedziemy. Budujemy Snowpiercer'a. Nie, dobra, co ja gadam. MAUV6 nam został. Moł 6 modyfikacja, mutacja MAUV5, przenosimy sterowanie na myszkę. Uwaga, sterowanie polega na tym, iż korzystam z takiego wzoru, który pozwala mi obliczać kąt wpisany w Okrąg środkowy, tam gdzie jest jednym wierzchołkiem środek okręgu, a dwa punkty są gdzieś na okręgu. Dzięki takim wzorom mogę sobie obliczyć pewne y, ten kąt i przez to wiem, w którą stronę moja figura ma patrzeć, bo wiem, gdzie jest myszka. Myszka to jest jeden z tych punktów. Jej położenie kursora. O tutaj widzicie kursory, później zobaczycie, że nasz obiekt będzie podążał za myszką, i tu właśnie jest cały ten mechanizm obliczania tego. Ja już tego obliczenia nie tłumaczę. Możecie sobie poszukać w necie, jak takie coś obliczyć. Ja tu po prostu sobie to zaimplementowałem, ponieważ to jest bardziej matematyka, o pi widzicie, występuje i tak dalej. Ponieważ to jest bardziej matematyka jak, jak SFML, to ja to już zostawię do waszej własnej zabawy. Idea jest generalnie taka, że teraz ruszam się tylko wtedy, gdy trzymam wciśnięty lewy przycisk myszki, tak? I też tu nie uwzględniam cooldownu. Cooldown raz pokazałem, jak można sobie sprawdzać. Jak chcecie, to sobie go tu dodajcie. Więc tu znowu ruszam się z częstotliwością klatek całej, całego obrazu, czyli to, co tam pętla główna generuje. Ale wszystko działa, gdy wcisnę lewy przycisk myszki. Wtedy na podstawie położenia myszki obracam dzióbkiem moją figurę w stronę myszki, tam gdzie kursor jest w zasadzie, i ona tam pędzi. Reszta jest tak jak wcześniej. Tym razem sobie tu dziedziczę po Circle Shape, ale robię go z y, trzech, nie tylko pięciu, czyli mam taki y, pięciokąt. No i co? Draw po prostu, zwykły draw. Nic więcej. Popatrzcie, ostatnia nasza niespodzianka. Wykorzystajcie albo nie. To jest tu. Trzymam i chodź tu, no chodź do kursorka, chodź. A jak lezie za mną, widzicie? No tu, chodź tu, 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 tu. tu. jak węszy, nie da się oszukać. Ja w lewo szybko ona się obraca. Ja tu, to na to, ja tu, ona tu. No nie, nie oszukasz. No nie oszukasz. A jeszcze wiecie, teraz można zrobić mix, że jak jest bardzo daleko, to sobie przyspiesza, bo tęskni. Spróbujcie sobie tak zmodyfikować. A jak jest bliziutko, to zwalnia, bo już wie, że już czuje zapach pana, pana kursora oczywiście. O, teraz biegnie za kursorem. Też tak można. Puszczę to, oczywiście gaśnie, nigdzie nie pędzi, ale jak trzymam to podąża za kursorem. Też może to być sposób sterowania. Oczywiście mogłoby też podążać bez trzymania lewej, lewego przycisku myszy, tylko tak o zawsze pędzi za kursorem. Różne sposoby animowania ruchu. Na pewno wymyślić można by tu jeszcze inne, ale już same te, drobny, w drobny sposób zmodyfikowane, w jakiś sposób może zmiksowane, już myślę dostarczą wam pewnych narzędzi do tego by móc kolejne ciekawe algorytmy kolejne ciekawe y, projekty zrealizować w szkole wykorzystajcie albo tylko powiedzcie e, to mi się nie przyda no i wtedy będzie bez sensu no tyle na dzisiaj